Przygotowania do tej walki trwają w klubie Ostaszy Sidorenko w Łomiankach. Jestem zadowolony z treningów i ze sparingu. Nie jest lekko, zmęczenie przychodzi, ale przyszły tydzień odpuszczamy, łapiemy świeżości i jedziemy wygrać. Moim przeciwnikiem będzie Robbie Davis Jr. 15 lipca w Wembley Arena. Co wiem o swoim przeciwniku? Na pewno bije dużo ciosów, wygrał dużo walk przed czasem. Kilka walk oglądałem, w sumie najbardziej jednak skupiłem się na jego ostatniej walce z Ovanem Szabo. Na pewno ma wydolność, tak? Boksował już 12 rund, boksował o ten pas, bronił go, tak? Ale powiem szczerze, patrząc po jego zawodnikach, nie boksował jeszcze z takim zawodnikiem jak ja, nie boksował z zawodnikiem, który przyjąłby by jego cios i oddał równie mocno, a nawet sądzę, że jestem silniejszym zawodnikiem. Pojadę i pokażę naprawdę siłę swoich ciosów. Moje najmocniejsze strony to szybkość, praca nóg i siła. Cieszę się, że to będzie duża gala, duża publiczność, bo przy taku najbardziej potrafię się skupić, najlepiej mi wychodzi boks. Walka na wyjeździe jest zawsze troszkę trudniejsza ze względu na sędziów, tak? Ale nie biorę tego do głowy. Skupiam się na tym, żeby po prostu pojechać i wygrać tę walkę. Jestem pewny siebie, pewny swego i cieszę się, że szansa jest i jedziemy wygrać. To jest walka, która otworzy mi drzwi do większych walk, do tego, żebym był bardziej rozpoznawalny. Kocham boks. Gdybym nie kochał boksu, to powiem szczerze, dawno bym to zostawił, bo dostawanie w głowę za niewielkie pieniądze tak naprawdę nie bardzo się opłaca, ale człowiek kocha walczyć. Uwielbiam tą adrenalinę, gdy wychodzę do ringu. Bez tego tak naprawdę nie wyobrażam sobie życia, tak? Robię to, co kocham, żyję z tego i chcę zdobywać jak najwyższe tytuły. Warto zobaczyć, jak zdobywam pas WBA Continental. To jest boks.